podcast Moc Wiatru. Wejdź z nami do żeglarskiego świata. Na podcast zapraszają Polski Związek Żeglarski i PGE, Polska Grupa Energetyczna. Dzień dobry, to jest podcast Moc Wiatru, z tej strony Karolina Sołtaniuk i cieszę się, że jesteście z nami w 10. już odcinku żeglarskich wywiadów. Dzisiaj jest ze mną dwukrotna olimpijka, dziennikarka, pisarka, rzeczoznawca majątkowy, autorka książek dla dzieci, rzeczniczka prasowa projektu I Love Poland, Monika Brunicka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Karolina, witam wszystkich. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem z wami. Ja też się bardzo cieszę. Na początku rozpoczniemy dzisiaj akurat czterema pytaniami rozgrzewkowymi. Zatem jesteś gotowa? Nie wiem. Próbujemy. Ulubiony dziennikarz. Ostatnio Mariusz Szczygieł, jego reportaże akurat mi pasują. Projekt żeglarski, w którym chciałabyś wziąć udział. Już w żadnym. Od 2004 roku rzucam żeglarstwo i ciągle mnie przyciąga. Czego się wstydziłaś kiedyś, a dzisiaj jest to ci zupełnie obojętne? Tego, co ludzie o mnie myślą i co mówią. Wymarzony zawód z dzieciństwa. Byleby nie trener żeglarstwa. No to chyba się udało w takim razie, super. Monika, wywodzisz się z legendarnego klubu Baza Mrągowo, czyli słynnych bazunów. Większość z nich, tak jak Grzegorz Baranowski, Karol Jabłoński, Zdzisław Stanin, Marek Chocian, Tomasz Stańczyk, Paweł Kuźmicki, Paweł Kacprowski, Tomasz Jakubiak również wychowali się na jeziorze Czos i do tej pory kontynuują pracę z żeglarstwem. Jak byś mogła opowiedzieć nam o atmosferze tamtych lat? Bo to ekipa taka wspaniała się wydaje. Jak wymieniłam te nazwiska i pomyślę sobie o tym, co właśnie wszyscy osiągnęli w żeglarstwie, jak daleko zeszli, wydaje mi się, że mogliście tworzyć niesamowitą atmosferę i taką paczkę. To może nie jestem odpowiednim adresatem tego pytania, ponieważ mimo, że tam się wychowałam i jestem bazunem, bazunką i dzisiaj coraz chętniej się do tego przyznaję i się z tym utożsamiam, to jednak moja ścieżka była troszeczkę inna, ponieważ jestem córką trenera, byłam córką matematyczki, która pracowała w Szkole Mistrzostwa Sportowego w żeglarstwie, więc moje dzieciństwo nie było łatwe w klubie i wręcz czasami sobie myślę, jak ja w ogóle je przetrwałam i tak naprawdę dopiero zaczęłam lubić chodzić do klubu, jak byłam gdzieś w liceum i trochę już wszyscy dorośliśmy i rówieśnicy trochę przestali mi dokuczać, także to był bardzo trudny czas, niełatwy. Tego się nie spodziewałam. Ale no tak było, ale to mnie mocno ukształtowało i tak naprawdę to mnie też wzmocniło. I później już zresztą te nazwiska, co wymieniasz, wszystkich bardzo lubię i to jakby gdzieś tam trochę tych incydentów było na etapie podstawówki. No po prostu takie czasy i tak po prostu się zdarzyło, ale cieszę się, że przetrwałam to, że konsekwentnie nie zrezygnowałam z tego żeglarstwa i no dotrwałam później do tego czasu, kiedy już było fajnie i atmosfera była naprawdę fajna. Mówisz, że jesteś córką trenera, to znaczy, że byłaś skazana na to żeglarstwo od początku? Tak, byłam skazana na żeglarstwo i to, no tutaj to w ogóle, no jakby ja w nie to mówię, w pierwszym rejsie gdzieś tam na Mazurach byłam, jak miałam ponoć kilka miesięcy. Później tak naprawdę się wychowałam na pomostach, wychowałam się w klubie. Jak miałam 6 lat, jak miałam 5 lat, to już pływałam za sterem na omedze i tam pamiętam, jak tata nie pozwalał mi się rozglądać dookoła, tylko mówił, że mam się patrzeć na żagiel. Klasyk, rodzicielski tak. Klasyk. W wieku 6 lat zostałam posadzona na optymistkę, no i tak się zaczęło. I tak naprawdę to, co pamiętam takie z dzieciństwa, to jak siadaliśmy na przykład do posiłku, to u nas cukierniczka była zawsze jakąś bojką, sztućce były no, żaglówkami i zawsze rozgrywaliśmy, zanim mama podała obiad, jakąś tam sytuację po prostu taktyczną na stole. Czyli od najmłodszych lat już wiedziałaś, że chcesz być zawodową żeglarką i pojechać na Igrzyska Olimpijskie, czy jednak
to był proces, do którego gdzieś tam musiałaś dorosnąć, bo żeglarstwo nie było ulubioną twoją, na przykład, nie wiem, sposobem spędzania czasu. Chyba się nad tym nie zastanawiałam, to był chyba tak naprawdę jedyny sposób na spędzanie czasu. To były czasy, kiedy nie tak jak dzisiaj, dzieci mają do dyspozycji mnóstwo różnych dyscyplin do uprawiania, czy też w ogóle tak amatorsko-rekreacyjnie różnych aktywności. Wtedy w Mrągowie no to był jedyny taki klub, którym można było cokolwiek robić po lekcjach, poza szkołą muzyczną, tak jak sobie przypominam. I żeglarstwo mi się podobało i zawsze lubiłam rywalizować. Jeżeli chodzi o same Igrzyska Olimpijskie, to pamiętam taki moment, myślę, że on mi się tak ułożył w głowie jako taki w ogóle kluczowy i sobie nieraz o nim myślę. To były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. No jeszcze wtedy zupełnie jakby nie powinnam myśleć o Igrzyskach Olimpijskich, ale trener kadry wówczas windsurfingowej, Andrzej Pesecki, mój sąsiad i też przyjaciel rodziny, przywiózł mi wówczas plakat olimpijski. Ja ten plakat, to był spory plakat, on tak naprawdę zajmował mi prawie całe drzwi pokoju. Ja codziennie jak zasypiałam, to sobie ten plakat oglądałam, były tam wypisane wszystkie klasy olimpijskie. Ja sobie wieczorem zawsze rozmyślałam, na której klasie chciałabym wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. I to się tak naprawdę przyrodziło w marzenie i cel. Po raz pierwszy byłaś na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku i aż 5 reprezentantów bazę mrągową reprezentowało właśnie Polskę na tych Igrzyskach Olimpijskich. Bazę mrągową kiedyś można byłoby powiedzieć, że była taką kuźnią talentów, jednak teraz to się troszeczkę zmieniło. Na tamte czasy jaki był klucz do sukcesu tego, że tak dużo wspaniałych żeglarzy właśnie pochodziło z bazy mrągowo? Tak, rzeczywiście, no Sydney było wyjątkowe. Byliśmy takim teamem naszym, mrągowskim. No w ogóle atmosfera w Sydney, nasza w teamie żeglarskim była bardzo fajna i bardzo dobrze wspominam te igrzyska. Co było kluczem? Mi się wydaje, że po prostu ciężka, systematyczna praca i to był czas, kiedy może w innych klubach po prostu w Polsce na tym poziomie się nie pracowało. Tam no, treningi były regularne, w tygodniu również, także nie tylko w weekendy. I rzeczywiście no, ta praca była po prostu taka, u podstaw praca była wykonywana. My też jeszcze załapaliśmy się na taki czas, kiedy jak byliśmy dziećmi, to sporo rzeczy było przez kluby dofinansowywanych. Także no, tak naprawdę moi rodzice niewiele włożyli swoich środków w to, żebym ja doszła do etapu kadry olimpijskiej i startów w Igrzyskach Olimpijskich. Dzisiaj to się wydaje kompletnie niemożliwe, żeby po prostu dziecko gdzieś tam ze środków klubowych doszło tak wysoko, bez zakupu sprzętu, bez zakupu jakichś specjalistycznych. No tak sobie myślę o tym, że to było po prostu, byliśmy taką rzeczywiście miejscem w Polsce, które to wszystko miało i ci, co z tego, co jakby wkładali w to jeszcze pracę, to z tego korzystali. Przed nami rok olimpijski, Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, temat bardzo bliski twojemu sercu. Na myśl o starcie, o swoich startach na Igrzyskach, co pierwsze przychodzi ci na myśl? To ja w ogóle się śmieję, że moje życie się w ogóle od tego 92 roku wszystko w cyklach olimpijskich dzieje, więc ja sobie, jak sobie coś myślę, to wszystko mam w latach olimpijskich do dzisiaj, więc się zastanawiam, co mnie w tym roku czeka. Bo jakieś takie kluczowe wydarzenia z życia się dzieją właśnie w latach olimpijskich, jakieś zmiany w ogóle życiowe. Więc tak też chyba właśnie jestem skazana na te cykle olimpijskie. To jedno. Przede wszystkim no, bardzo kibicuję żeglarzom na wszystkich igrzyskach. To jest w ogóle, uwielbiam jakby ten czas też przed, interesuję się systemem kwalifikacji i później samymi startami. Oczywiście wspominam też swoje starty, chociaż już coraz mniej. To już nie jest tak, że to już jest przeszłość, daleka przeszłość. Na pewno fajnie wspominam czas w Sydney, a ten mniej. Patrzę na naszą reprezentację pod kątem tego, jak fajne mają możliwości przygotowania się i jak fajne mają od już kilku cykli tak naprawdę to zaplecze na miejscu, ile ludzi takiego supportu jedzie z polskimi żeglarzami. Ja w dwóch igrzyskach startowałam bez trenera, nie miałam trenera ani w Sydney swojego, ani w Atenach i tak, o ile to Sydney, jeszcze tak nie wspominam negatywnie, tak Aten tak naprawdę nawet z nikim nie analizowałam moich wyścigów, moich porażek, błędów. Pamiętam, że na jeden wyścig się spóźniłam, ponieważ nie miał mnie kto podholować. Wypłynęłam półtorej godziny przed wyścigiem, mieliśmy daleko akwen i nie było wiatru. Wcześniej nie mogłam już wypłynąć, ponieważ nie były otwarte bramki, slipy.
I po prostu no wszyscy byli holowani, a mnie nie miał kto scholować po prostu i się spóźniałam na wyścig. No i takie rzeczy, to później trudno w ogóle myśleć o wyniku. Generalnie moja głowa na pewno dobrze nie pracowała w Atenach i no staram się tego nie wspominać, nie analizować, ale patrzę właśnie z radością na to, co się dzieje w Polskim Związku Żeglarskim w przygotowaniach naszych żeglarzy do w kolejnych już igrzysk po tych moich startach. A jak wyglądały kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, na przykład właśnie do Sydney, bo reprezentowałaś Polskę na klasie Europa, teraz Europa już w ogóle nie jest w cyklu olimpijskim, ale pamiętasz na przykład swoją ówczesną rywalkę, z którą na przykład zacięcie rywalizowałaś o te kwalifikacje, czy raczej to bułka z masłem była no dla tak, ciebie? Tak, no, ci co kojarzą, pamiętają tamte czasy, to na pewno te kwalifikacje też zapadły niejednej osobie w pamięci. Pamiętam te kwalifikacje o tyle, że oczywiście najpierw trzeba było zakwalifikować państwo. Dwukrotnie, zarówno przed Sydney, jak i przed Atenami. To pamiętam do dzisiaj, że w 98 roku w Travemünde na Mistrzostwach Świata byłam szósta, zdobywając kwalifikacje dla Polski. I później na Mistrzostwach Świata w Kanadzie w 2002 roku byłam ósma, też zdobywając tą kwalifikację. Natomiast później nasze wewnętrzne kwalifikacje trwały bardzo długo. One były rozpisane na wiele miesięcy. I tutaj ta atmosfera u nas nie była łatwa, no byliśmy trudnymi zawodniczkami, z ojcami trenerami, dużo różnych sytuacji się działo. Generalnie na pierwsze igrzyska, jak pojechałam na nie, to tutaj rywale mówili, że wygrałam te igrzyska, te kwalifikacje na za dużym żaglu, więc no, takie różne były podjazdy. Drugie kwalifikacje skończyły się tym, że był na mnie protest najpierw na regatach, który jakby komisja regatowa odrzuciła, ale później jeszcze na mnie została złożona skarga do Polskiego Związku Żeglarskiego, do Komisji Arbitrażowej, więc już nawet jak zakończyłam swoją karierę żeglarską, to jeszcze w 2005 roku musiałam się tłumaczyć z tych kwalifikacji, także atmosfera w klasie Europa i wokół igrzysk była naprawdę bardzo napięta, bardzo nieprzyjemna. To z kim tak się ciałaś? Która to była zawodniczka? No, moją główną rywalką była Weronika Glinkiewicz z Poznania. Weronika była w Atlancie i potem ja startowałam w dwóch kolejnych igrzyskach. Żeglowałyśmy na bardzo podobnym poziomie. No i to było po prostu sporo tam takich emocji dodatkowych wchodziło. I no, nikt nie miał na to sposobu na tamten czas. Oj, wydaje mi się, że tak naprawdę w tych czasach też, jak jest, czy dwie załogi, czy dwie zawodniczki z jednej klasy, które idą po prostu łeb w łeb, kolokwialnie mówiąc, i walczą o te igrzyska, to jednak zawsze, jeżeli są igrzyska, to te emocje naprawdę, naprawdę są bardzo silne. Ale w 2004 roku, po igrzyskach właśnie w Atenach, Europa wypadła z tych dyscyplin w rywalizacji olimpijskiej. Co ty wtedy czułaś? To nie było zupełnie związane ze zmianą klasy, ponieważ ja na laserze radialu wielokrotnie startowałam. Ja startowałam w Mistrzostwach Świata wówczas ISAF-u juniorów i w Grecji, na Bermudach, właśnie jako reprezentując Polskę na laserze radialu. Ja w ogóle rozpoczynałam, byłam w grupie kilku osób, które w ogóle rozpoczynały żeglowanie na laserze w Polsce i pamiętam takie regaty w Pucku, kiedy dosyć silnie wiało i było nas może z 7 laserów, nie było radiala. Ja na standardzie razem z chłopakami rozgrywaliśmy jakieś tam regaty, Puchar Pyzyczetu czy coś w tym Pucku, więc w ogóle no jakby byłam w tych początkach laserowych w Polsce, kiedy ta klasa w ogóle wchodziła do Polski, później na radialu właśnie zdarzało mi się startować, więc to jakby nie było, nie podlegało w ogóle jakiejś tam dyskusji, rozmyślaniom. Ja po prostu byłam no, przesycona tym wszystkim, głównie tymi kwalifikacjami, tą atmosferą. Czułam, że to już jest ten moment, że kolejne 4 lata to może być za dużo, że niekoniecznie chcę w to wchodzić, a na pewno nie chciałam w to wejść na zasadzie rok i wtedy zadecydować. Szkoda mi było po prostu tego czasu życia. Miałam już wtedy skończone studia i byłam w trakcie przygotowań do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Chciałam po prostu zacząć dorosłe życie bez sportu. A w perspektywie tych 20 lat, jak według ciebie żeglarstwo się zmieniło?
bo masz taki idealny obraz tak naprawdę tego wszystkiego. Znaczy, no nie jestem tak blisko, więc trudno mi tak powiedzieć, jak się zmieniło to po prostu takie regatowe olimpijskie żeglarstwo, bo nie śledzę wyścigów i nie widzę, jak to się odbywa na wodzie. Na pewno wiadomo, że zmieniają się klasy, natomiast no, żeglarstwo jest dalej, można powiedzieć, to samo. To na pewno te zaplecze, to już jak pisałam, był też czas, kiedy były w Rio igrzyska, to wtedy prowadziłam takie korespondencyjne relacje z igrzysk, z naszych po prostu akwenów żeglarskich dla portalu sailing.org, który wtedy tam przy PZŻ-cie się rozwijał, więc wtedy byłam dosyć blisko tych startów, wyścigów i tak dalej. Wydaje mi się, że też atmosfera, ale też trudno powiedzieć, no tak. Jak to jest w danej właśnie klasie i w danym teamie. Na pewno fajnie jest to, że właśnie jest tak wszechstronnie, tak? Czyli i dietetycznie, i fizjoterapeutycznie, jakby kondycyjnie. Ja na przykład sama płaciłam za treningi dodatkowe kondycyjne za trenera, który mnie prowadził, bo jakby no, nie było tego wtedy. Polskim żeglarzom moc daje PGE Polska Grupa Energetyczna. A jeżeli spojrzymy na taką bardziej techniczną stronę tego żeglarstwa, że z perspektywy czasu te klasy żeglarskie się zmieniają. No RSX przyszedł na IQ Foila, Kite, Formula Kite również pokaże się na igrzyskach olimpijskich. Jest no Fortniner już w tamtych czasach także był, ale jest Fortniner FX. 70 też zmieniła troszeczkę swoją formułę, nie ma Europy. Jest nadal laser, ale to wszystko gdzieś tam wychodzi troszeczkę ponad wodę. Jak jest twoje zdanie, bo jednak 20 lat temu to żeglarstwo jeszcze było bardzo, bardzo mocno tradycyjne, a teraz na przykład patrząc na IQ Foila czy na formułę Kite, to jednak już jest, że tak powiem, sport ekstremalny. Ja w ogóle jestem wychowana na kadecie, czyli na klasie bardzo wolnej stosunkowo do wielkości, w ogóle gdzie się wszystko dzieje wolno. Dzisiaj żeglarstwo no, przyspiesza, tak? Wystarczy spojrzeć na Puchar Ameryki. No, to jakby w każdym tutaj zakresie to żeglarstwo się robi coraz szybsze, coraz bardziej takie profesjonalne, no też inne przez to czynniki mają znaczenie. Tutaj też miałam taki, nie w zeszłym roku, ale poprzednie 2 lata ścigałam się w Polskiej Lidze Żeglarskiej, więc troszeczkę zaznajomiłam się z tym innym, szybszym żeglarstwem, tak? Bo inne, zupełnie inny format wyścigów. Klasa też szybka, kilka razy chciałam ją zatrzymać na kanałkę, bo to już nie moje po prostu prędkości, gdzie to dalej nie jest, nie wiadomo jak szybkie, tak? Do Fortninera na przykład. Więc tutaj na pewno dużo takich rzeczy się no, innych dzieje, w sensie taktyka jest na pewno inna, tak? To mi trudno o tym mówić, bo po prostu nie zaznałam takiego szybkiego żeglarstwa, a sama też żeglowałam na klasie jednoosobowej, stosunkowo wolnej, tak? Gdzie po prostu jednak te zmiany trudno było gdzieś tam przegapić i były istotne zmiany wiatru, a nie to, żeby tylko na gaz jechać do przodu. No tak, mówisz, że nie żeglowałaś na klasie stosunkowo szybciej, ale żeglowałaś na jednym jachcie stosunkowo długo i tutaj piję do tego, że spędziłaś 17 lat na jachcie, mieszkając na jachcie, w tym 10 lat z trójką dzieci i to jest temat, który też bardzo, bardzo chciałabym poruszyć, bo jestem ogromnie zainteresowana, skąd w ogóle wymyśliłaś coś takiego. Znaczy to nie było tak, że 17 lat, po prostu 17 lat byłam w takim związku, gdzie mieliśmy po prostu jacht w Australii i no, wszystkie polskie zimy spędzaliśmy w Australii, z tym, że nie tylko w Australii, ale w ogóle na południowym Pacyfiku. Zwykle to były rejsy 3-miesięczne, zdarzył się z dziećmi rejs półroczny, gdzie edukacja domowa była, także uczyłam dzieci na jachcie i rzeczywiście wtedy dokładnie 6 miesięcy spędziliśmy na morzu. Jacht stosunkowo niewielki, bez jakichś wygód, bo 12-metrowy po prostu kabinowy jacht. Zaczęłam, znaczy ten jakby rodzaj żeglarstwa, taki cruising poznałam już w 2002 roku, czyli jeszcze w cyklu olimpijskim. Jeszcze w czasach, kiedy wszystko się działo na mapach papierowych, także w ogóle poznałam taki inny rodzaj żeglarstwa, gdzie po prostu trzeba było różne dewiacje wyznaczać, nawigować, różne te płachty map ze sobą wozić i rozwijać co chwilę i sprawdzać pozycje. No i przez te lata
Znaczy, jest to żeglarstwo, ale to taki cruising, tak? Żeglarstwo to ma tyle wspólnego, że są żagle i że się spędza czas na wodzie. Natomiast to bardziej takie adventure, cruising, poznawanie po prostu świata. Płynęliśmy całą wielką rafę koralową od Cairns po Ciśnienie Torresa, także kilkaset kilometrów wybrzeża Australii, poznając wszystkie rafy, wszystkie wyspy i no, w miejscach, gdzie nie ma portów, gdzie się kotwiczy, także to też jest pewna specyfika. A poza tym no, dwie takie wyprawy naprawdę egzotyczne po Pacyfiku. Jedna na Wyspy Salomona, gdzie płynęliśmy wszystkie Wyspy Salomona, łącznie z atolem Ontongiawa, który jest na Pacyfiku, no w ogóle takim po prostu punkcikiem takim spuszczonym z góry na środek oceanu, a także Wyspy Trobranda i to takie miejsca, gdzie po prostu człowiek nie dotrze za żadnym innym środkiem transportu, z żadnym biurem podróży, a jacht, droga morska, żeglowanie to jest jedyny sposób na poznanie takich miejsc. No i później te podróże z dziećmi na morzu, także to żeglarstwo morskie rzeczywiście tutaj się... No to było taki kawałek takiego życia zupełnie innego i innego żeglarstwa, z tym, że to bardziej taka adrenalina związana z byciem na morzu, z bezpieczeństwem, z właśnie z nawigowaniem, z meteorologią, niż samo żeglowanie. Skąd wzięłaś odwagę na to, aby się zdecydować na ten ruch? Dopóki nie ma się dzieci, wydaje mi się, że jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ pakujesz się i jedziesz. A ty zrobiłaś to z trójką małych dzieci, zdecydowałaś się na taki poważny, odważny ruch. No i właśnie, można to podsumować. Odwaga, pewność, ale zapytam też wprost, jak to ogarnąć finansowo? No finansowanie, no to trzeba mieć jednak zasoby i oszczędności, żeby tak żyć. Oczywiście dzisiejsze czasy umożliwiają inne możliwości, bo można rzeczywiście online dużo rzeczy robić. Wtedy jeszcze nie było takich możliwości. Natomiast skąd odwaga? Ja tej odwagi nie miałam, to się po prostu wydarzyło. Ja generalnie jestem osobą lękliwą, ja się boję wielu rzeczy. Jak sobie dzisiaj o tym myślę, to po prostu adrenalina cały czas na najwyższym poziomie. Zwłaszcza później z dziećmi, no to z zewnątrz to może wyglądało, że ja sobie leciałam do Australii na wypoczynek. Ja wypoczywałam, jak wracałam do domu. I jak miałam pracę ułożone, dzieci szły do placówek i miałam po prostu wszystko spokojnie się działo. Na morzu nigdy nie było spokojnie, nigdy nie czułam się bezpiecznie. Natomiast no, to jest coś za coś. Ale chciałaś tego? Tak, chciałam. No, tak jak mówię, w pewnym sensie się temu poddałam. Ja sama bym może na to po prostu nie wpadła na taki pomysł. Natomiast się temu poddałam i to było rzeczywiście no, ciekawe doświadczenie, bardzo rozwijające i na pewno też pokazujące, co na przykład bym chciała robić, co jest dla mnie, co nie. I na przykład w życiu bym, znaczy nie, wiem, że teraz na przykład nie sprawiałoby mi przyjemności gdzieś pójść na morze, w jakiś rejs, nawet taki turystyczny. To jakby ja już się tutaj wszystkie swoje zasoby utopiłam tam w Pacyfiku. A co było dla ciebie najtrudniejsze w życiu właśnie na jachcie? Szczególnie chyba chodzi mi o ten okres, kiedy, jak wspominałaś, byliście całą rodziną razem z trójką dzieci przez te pół roku. To była edukacja, czy po prostu codzienne spędzanie czasu, bo też nigdy nie byłam na takim rejsie, to dużo czasu chyba było też wolnego. Tak, no najtrudniejsze to na pewno dla mnie ten lęk o bezpieczeństwo, no to jest coś, czego po prostu na morzu, zwłaszcza z dziećmi, to trudno się tego pozbyć. Mhm. Natomiast cała reszta, no to ja uważam, że to życie jachtowe jest stosunkowo łatwe, tak, bo tu nie ma wożenia do szkoły, do przedszkola, nie ma chodzenia do sklepu, bo raz na miesiąc się gdzieś przypłynie zrobić większe zakupy. Już nic, życie się toczy takim prostym, prymitywnym rytmem. Wstawanie, posiłki, jakieś aktywności w wodzie, nurkowanie, jak jest wyspa, to wyjście na wyspę, więc to nie jest trudne życie, to jest fajne, przyjemne, trochę takie właśnie prymitywne i podstawowe życie, które potrafi dać dużo frajdy. No oczywiście wielka rafa koralowa, to co się dzieje w wodzie, to wszystko. No i ta bliskość dzieci, tak? To, że po prostu w domu jest tak, że można żyć obok siebie, ale no, nie spędzać razem za dużo czasu. Na jachcie człowiek nie ma takiej możliwości. Tutaj wszyscy są blisko siebie, więc na pewno takie no, taka inwestycja w relacje
rodzinne, w relacji z dziećmi, to na pewno ogromne. Jak wygląda edukacja twoich dzieci? Bo wspominałaś, że pobyty na Pacyfiku Południowym miały miejsce głównie zimą. Tak, tak. No to krótsze 3-miesięczny wyjazd, to ja się nigdy nie przejmowałam, mając swoje doświadczenie niebycia prawie w ogóle w szkole, jak mam w kadrze olimpijskiej, więc po prostu zawsze liczyłam, żeby tylko dzieci miały te 50% obecności zgodnie z ustawą i no. Po prostu nadrabialiśmy. To więc... mama jak marzenie, która się przejmuje szkołą. Nie mam jakiś tam, nie uważam, że szkoła to gdzieś tam im ucieknie, tylko no, po prostu jak są inne możliwości, mają możliwość inaczej spędzenia czasu, to fajnie jak nie korzystają. Natomiast pół roku to rzeczywiście formalnie trzeba było przejść na edukację domową, także dzieci później zdawały egzaminy z całego roku. I tutaj też no, to był czas, kiedy ja byłam bardzo w to zaangażowana, wciągnięta, się tym interesowałam, czytałam, byłam w grupach facebookowych, homeschoolingu, edukacji domowej, znałam te rodziny, inne gdzieś tam czytałam ten temat. Nawet pisałam artykuły na portalu juniorowo.pl, na do magazynu Kreda o właśnie edukacji domowej, więc uważam, że to jest kolejna rzecz, która jest po prostu bardzo prosta, bo no, szkoła zabiera nam mnóstwo czasu. Ja w ogóle uważam, że szkoła jest super, tak, jako społecznie, rozwijanie różnych społecznych kompetencji, więc cieszę się, że moje dzieci chodzą do szkoły i nie jestem fanką edukacji domowej, kiedy siedzimy w domu. Natomiast sama nauka, to naprawdę wystarczy usiąść na godzinę, dwie dziennie i cały materiał przerabialiśmy po prostu tylko w takim czasie i to więcej nie wymagało wysiłku. Tylko takiej systematyczności i po prostu zrobienia bieżących rzeczy. A jak reagowały na te wszystkie wyjazdy właśnie twoje dzieci? Jakby, czy cieszyły się z tego? Bo z jednej strony to jest niesamowita wyprawa i no ja osobiście marzę też o tym, żeby kiedyś przeżyć coś takiego, jest to niesamowite, ale jednak pół roku będąc tylko i wyłącznie jakby ze swoim rodzeństwem i z rodzicami, no jest to w pewien sposób gdzieś tam zabieranie tego towarzystwa szkolnego. Czy oni kiedykolwiek, nie wiem, narzekali, powiedzieli, czy jednak nie było w ogóle takich sytuacji? To było jeszcze w takim czasie, w ich wieku, kiedy to towarzystwo szkolne nie było tak istotne. Teraz już jest inaczej, już są nastolatkami i tutaj już nie byłoby opcji, żeby na pół roku ich wyrwać z domu, wypłynąć na morze. To już się skończyło i to myślę, że ten czas został w 100% tak po prostu wykorzystany. Ten czas, kiedy były małe, kiedy potem nawet już były w szkole, ale jeszcze były w tych początkowych klasach, kiedy po prostu się temu poddawały, jakby cieszyły się na wyjazd i nie myślały w kategoriach, że tutaj coś je omija. A często wspominacie w domu te wycieczki do Australii? Tak, no z czasem się zdarza. Teraz akurat synowie byli ze swoim ojcem znowu półtora miesiąca właśnie w takim rejsie, więc to zawsze jak przychodzą takie wrócili, więc też no wtedy jakieś wspomnienia wracają, oni opowiadają, czasami sobie wyciągamy albumy i coś tam sobie wspominamy, więc zdarza się, że jesteśmy w temacie. Ale to nie, to jakby jest tak, że nie jesteśmy z tym, znaczy dzieci też widzę, że nie są z tym jakoś tak związane. Dzisiaj są takimi normalnymi, zwyczajnymi nastolatkami, które po prostu żyją bieżącymi sprawami i nie myślą w kategoriach, że ach, ktoś coś super spotkał. Opowiadałaś na początku o tym, że byłaś skazana przez to, że byłaś córką trenera na to żeglarstwo, na igrzyska, miałaś bardzo określone cele. Jak to wyglądało w przełożeniu właśnie na twoje dzieci? Wychowały się na jachcie, pływały po Pacyfiku, rodzice żeglarze, mama dwukrotna olimpijka. Pchałaś trochę do tego żeglarstwa, czy raczej stwierdziłaś, dobra, lepsza jest piłka nożna? Znaczy tak, moje dzieci potrafią żeglować i córka była teraz latem na obozie windsurfingowym i nawet wygrała na koniec jakieś regaty. Super, gratuluję. Więc umiejętności posiadają, o tak. To się wydarzyło głównie, może nie tylko przez te, nie tylko, nie tyle, że przez te rejsy, bo te rejsy to mówię jakby mało żeglarsko. Natomiast przez 4 lata prowadziłam szkółkę żeglarską i surfingową i dzieci chcąc, nie chcąc, no jakby towarzyszyły w dużej mierze matce w pracy i uczestniczyły w różnych zajęciach, więc no, pojęły te podstawy. Jakoś ich do tego nie ciągnęło, ale też my jako rodzice tak nie zainwestowaliśmy chyba czasu, środków, zaangażowania. Ja nigdy jakoś tak sobie nie wyobrażałam tego włożenia do klubu, zaangażowania się w to, żeby to moje dzieci uprawiały żeglarstwo. No i dzisiaj jest tak, że córka nie uprawia żadnego sportu, a
nie poszła w ślady mamy. Tak, ale no chłopcy grają w piłkę nożną. No, czyli jednak trafiłam, przepraszam. Tak, trafiłaś, ale tak no, są w to mocno zaangażowani, także jeden gra tutaj w Arce Gdyniak, drugi też jest zawodnikiem Arki, teraz wypożyczonym do Bałtyku, więc ja obserwuję sobie tutaj ten, no w ogóle obserwuję sobie Związek Piłki Nożnej, jak to działa i całe te struktury, więc z ciekawością na to patrzę. Może byś się zapytała, czy mnie to boli? Nie. Znaczy generalnie w ogóle patrzę z podziwem, bo to jest naprawdę ogromny wysiłek, który wkładają. To jest taka dyscyplina, gdzie no, bardzo trudno się przebić, więc ta ilość treningu, gdyby oni to włożyli w żeglarstwo czy w supa, które ja pływam, to oni by naprawdę daleko zaszli. A w piłce nie wiadomo, czy w ogóle gdziekolwiek zajdą. Więc to jest tak to wygląda. Natomiast latem spotkałam na dworcu tutaj w Gdyni, któryś tam z synów wyjeżdżał na obóz. I na dworcu spotkałam się z Maćkiem Grabowskim. Się okazało, że nasi synowie grają w ogóle w tej samej drużynie i razem wyjeżdżali na obóz. No i właśnie tak staliśmy i rozmawialiśmy o tym, że my tu olimpijczycy, żeglarze, a nasi synowie wkopią piłkę. Ale masz rację tutaj, bo faktycznie ilość dzieci, jaka trenuje sporty drużynowe, czyli na przykład właśnie piłkę nożną, no w sumie chyba najbardziej, czy siatkówkę, czy koszykówkę, jest w ogóle nieporównywalna do tego, jak mało dzieci trenuje to żeglarstwo. Słuchacie podcastu Noc Wiatru. Wybitni żeglarze, morskie przygody, wyprawy pod żaglami, kulisy życia sportowców. Jeszcze chciałam wrócić troszeczkę do tego twojego rejsu, bo jesteś bardzo ambitną osobą i tak jak wspominałaś, od małego był cel, zadanie. Też przygotowując się trochę do rozmowy, czytałam trochę o tym, że jesteś bardzo zadaniową osobą, która się skupia właśnie na tym rezultacie. No masz na swoim koncie nie tylko igrzyska w Sydney i w Atenach, ale również jesteś pisarką, dziennikarką, tak jak już wspominaliśmy na początku, rzeczoznawcą majątkowym, autorką książek dla dzieci. I zastanawiałam się, będąc na przykład na takim jachcie, przez załóżmy pół roku, nie brakowało ci takiej realizacji siebie właśnie pod względem zawodowym? W zasadzie za każdym razem trochę realizowałam się pod tym względem zawodowym, bo właśnie na jachcie dużo pisałam. I tam powstały pomysły na pisanie książek. Nawet jedną napisałam całkowicie, pierwszą przygodę na rafie na jachcie. Pisałam też prawie zawsze, byłam mówiona właśnie z jakimś portalem, potem właśnie takimi dziecięcymi jak juniorowo.pl, czy jakimś innym, albo pisałam prawie z każdego rejsu powstał jakiś dłuższy artykuł do żagli, więc gdzieś tam realizowałam się po prostu w tym zakresie i jakieś zadania sobie zawsze wyznaczałam, więc to nie jest tak, że to był taki bezproduktywny czas. Z jednego rejsu na Wyspy Salomona nawet napisałam książkę całkowicie, która nigdy nie została wydana. Więc leży gdzieś. Jaka jest to książka, o czym? Znaczy to taka książka właśnie reportażowa, taka no tak naprawdę relacja z podróży i dzisiaj jestem z niej bardzo niezadowolona. Natomiast cały wyjazd robiłam notatki, pisałam sobie taki dziennik na bieżąco, a potem po powrocie do Polski usiadłam, chyba 2 miesiące po prostu wszystko przelałam. No do komputera. No właśnie, bo chciałam zapytać, jakby w tych czasach bierzemy komputer pod pachę, tak naprawdę jest mnóstwo baterii w komputerze, nie musimy się tym martwić, a 20 lat temu ty robiłaś po prostu notatki. Tak, robiłam notatki i nawet właśnie ostatnio sobie tak przypominałam, pierwszy mój artykuł, który w ogóle się ukazał w żaglach jeszcze z czasów żeglarskich, to był 99 rok, mam wtedy 4 miesiące w Australii, w Nowej Zelandii na treningach i regatach i w Nowej Zelandii napisałam najpierw odręcznie ten artykuł, do tych do żagli. Później musiałam pójść do kafejki internetowej i wtedy założyłam swój pierwszy adres e-mail. Musiałam w ogóle założyć sobie konto wtedy na Hotmailu, pamiętam. Więc najpierw to wszystko taką metodą prób i błędów, bo przecież nie miałam żadnej instrukcji do tego, więc później wiedziałam do tej kafejki i wklepywałam po prostu ten artykuł na komputerze, aż go w końcu wysłałam do redakcji. I to właśnie był mój pierwszy w życiu opublikowany artykuł. Czyli jesteś idealnym przykładem na to, że praca zdalna już była możliwa 20 lat temu i to wcale nie jest wytwór COVID-u nawet i ponad, pandemii. Bo to był 99. O, no właśnie, 25 lat temu. A jak wyglądała wtedy relacja na przykład właśnie z pracodawcą, kiedy mówiłaś, słuchajcie, będę dla was pracować, ale wyjeżdżam na pół roku i możecie
chcecie się kontaktować ze mną przez maila? Jak to wygląda? Ja nigdy nie miałam, do ostatnich lat, to nigdy nie miałam pracodawcy takiego. Mhm. Tutaj na zasadzie takiej po prostu na zlecenie jakieś robienia zadań. Natomiast ja też między innymi dlatego sobie wybrałam taki zawód rzeczoznawca majątkowy, żeby pracować na własny rachunek i mieć wolność, taką wolność czasową, dyspozycyjność, że móc właśnie wyjeżdżać i pracować wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy ktoś mi każe. Wolny duch. Jednak pociągnę ten temat, bo rzeczoznawca majątkowy zupełnie nie pasuje do żadnych po prostu innych rzeczy, które robiłaś w życiu. A to w ogóle się też wzięło z żeglarstwa, co ciekawe. Może nie jest kompletnie związane z żeglarstwem, ale studiowałam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. No i miałam tam niby jakiś ITS, miałam jakieś urlopy dziekańskie, no ale jakby ten ITS, ten regulamin studiów w żadnym wypadku nie, to jakby ile miałam tych wyjazdów i jak dużo nieobecności, no to już było poza regulaminem, więc musiałam sobie własne jakieś ścieżki po prostu wydeptywać u profesorów. No i była taka jedna pani profesor w katedrze nieruchomości, która po prostu powiedziała, że nie, no, że za tę nieobecność. Ona po prostu w ogóle nie chciała dopuścić do zaliczeń. Mhm. Nie chodziło o to, że ja czegoś nie umiem, że się czegoś nie nauczyłam, tylko ona po prostu jakby za tę nieobecność i tak dalej. Więc ja z regat, z grupowym wysyłałam jej do katedry widokówki. O, proszę. Takie po prostu z życzeniami, z pozdrowieniami. Żeby ona sobie nie myślała, że ja sobie gdzieś tam po prostu ściemniam i siedzę w domu, ale tylko, że ja naprawdę gdzieś tam jestem. No i ona w końcu mnie dopuściła do tego zaliczenia i się w ogóle bardzo polubiłyśmy i później, a ja nie miałam w ogóle jakiegoś pomysłu, ja studiowałam zarządzanie i marketing, nie miałam pomysłu na siebie takiego zawodowego. No i w sumie ona mnie namówiła na, jej oboje dzieci byli wówczas, bo ona też była swym rzeczoznawcą majątkowym, bo jej dzieci, i ona mnie tak w sumie namówiła na ten kierunek. Zastanawiam się, czy jest to zawód kreatywny. Całe życie wydaje mi się twoje jest bardzo takie pomysłowe, kreatywne. Teraz też przejdziemy potem do tego, ale też żyjesz bardzo aktywnie i będąc na przykład dziennikarką, skąd się w ogóle wziął też pomysł na to, że zaczynasz pisać? Tak jakby to była po prostu lekkość pióra, którą zawsze ze sobą miałaś? Nie, nie miałam i wręcz język polski był jednym z moich najgorszych przedmiotów, a kilka dni przed maturą moja ówczesna polonistka, jak wróciłam z JER i poszłam jeszcze na jakąś konsultację do niej i powiedziała, że myślę i piszę na poziomie zawodówki, więc i myślę, że to tak trochę właśnie, że potem pokazać, że jednak tak nie jest, to mnie to wpisanie wciągnęło. I co, po prostu zdecydowałaś się, że od dzisiaj zacznę pisać i pokażę? Nie, to się tak zaczęło trochę, takie były czasy, wówczas był magazyn Race, był magazyn Żagle. Mhm. Mateusz Kuśniewicz zaczął pisać, miał swoją rubrykę w Żaglach, ja zaczęłam mieć swoją rubrykę w Race'ie, po prostu pisałam o sobie, o swoim miesiącu przygotowań, regat, startów i tak naprawdę to się gdzieś tam rozwijało. Potem te wyprawy, wyjazdy, aż szkoda było to zostawić i nie napisać o tym. Więc no po prostu zaczęłam się dzielić tym, co przeżywam, co się dzieje w moim życiu, ale takim no, nie prywatnym, a bardziej tym takim po prostu jakimś czy podróżniczym, czy startowym, regatowym. I tak naprawdę w dużej mierze, no jakby dziennikarstwo to jest duże słowo uważane dla mnie, natomiast w dużej mierze większość moich rzeczy, tych rzeczy, które napisałam, to na bazie po prostu własnych doświadczeń. Dopytuję o to pisanie ze względu na to, że ja też bardzo późno zaczęłam się w ogóle interesować tym tematem. Też żeglowałam i poszłam na AWF i w ogóle myślałam, że pójdę w drugą stronę, a w pewnym momencie stwierdziłam, że dobra, fajnie byłoby coś porobić w tych mediach i pamiętam, że to pisanie po prostu szło jak krew z nosa. Ja nie byłam w stanie napisać trzech zdań poprawnie, jakby nic tam nie pasowało, a już jeżeli chodzi o interpunkcję, to w ogóle po prostu gdzieś daleko w lesie, więc zastanawiałam się właśnie, jak to było u ciebie, bo też pokazujesz, że osoba, która nie potrafi pisać, jakby wydała dwie książki, a jedna leży na półce. Nie ujrzała to prawda światła dziennego, ale jest to możliwe i pokazuje, że tak naprawdę no niemożliwe nie istnieje. Tak, myślę, że to jakaś chęć na pewno, gdzieś coś takiego było, że to mnie zawsze kręciło, tak, żeby coś napisać, żeby coś wydać, żeby coś się mojego ukazało, więc na pewno to z tego wynika. Na pewno bardzo takim przełomem było, jak zaczęłam pisać do Sailing.org, ponieważ to był pierwsze takie doświadczenie, kiedy nie pisałam o sobie.
kiedy zaczęłam pisać o innych wydarzeniach, o jakichś sytuacjach, o w ogóle o tematach około żeglarskich, ale nie o mnie. I to, no to doświadczenie mnie bardzo rozwinęło, bo to rzeczywiście czasami siadałam, musiałam wymyśleć temat, miałam tam dosyć sporą dowolność, bo byłam miana na pewną ilość artykułów w miesiącu, ale mogłam to sobie po prostu dowolnie, no czasami jakieś tam miałam narzucone tematy, ale bardzo rzadko, więc tutaj wymagało to ode mnie dużo kreatywności i też takie zrobienie researchu i zainteresowanie się tematami, które wcześniej, które mnie po prostu nie dotyczyły, więc przestałam pisać o sobie. W jednym z wywiadów powiedziałaś również, że twoim pisarskim marzeniem jest napisanie reportażu dla dorosłego czytelnika. Jak idzie realizacja tego marzenia? No właśnie, jedno leży przy pladzie. Ale tak, ostatnio właśnie nawet takie, znaczy generalnie ja piszę równolegle z żurzecz, ale nie wiem, kiedy coś jeszcze wydam. Mam parę pomysłów na pisanie. To jest w ogóle dziwna historia, że mi tak kręci to pisanie, ale coś w tym jest po prostu. Więc mam sobie na przykład, kupuję fajne aplikacje do pisania. Jestem taka gadżeciara pisarska. A jakie są aplikacje do pisania? W sensie sprawdzają, czy błędy na bieżąco? Nie, nie, tylko że możesz sobie fajnie łączyć rozdziały, tematy. A czy już tak profesjonalnie, tak, masz wirtualną książkę? No, tak fajnie to wygląda, naprawdę. To jestem taka właśnie gadżeciara. No to zdradź troszeczkę. Teraz korzystam z takiej Ulysses i to jest tak, że tam fajnie, no się robi takie różne zakładki dotyczące różnych, no można sobie różne książki równolegle pisać, ale też fajnie sobie to potem składać, potem od razu to eksportować nawet do formatu e-booka takiego na Kindle, czy tam do PDF-u i tak dalej, do tego dawać tam całe, to w takie formaty książkowe typowe. To nad czym teraz pracujesz? Nie, teraz nie zdradzę, bo bym chciała to dokończyć. Dobra, a tylko powiedz, w jakiej to jest kategorii. Jest to reportaż jakiś podróżniczy? Nie, teraz coś piszę bardziej przyziemnego, czyli coś, co w dzisiejszych czasach się fajnie sprzedaje, czyli e-book i taki bardziej poradnikowy. Współtworzyłaś żeglarski portal informacyjny Sailing.org przy Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Pisałaś do magazynów Żagle, Race, magazyn Trójmiejski, Kreda, doradca kariery i przez ostatnie lata pracowałaś w mediach projektu I Love Poland. Która droga dała ci najwięcej satysfakcji zawodowej i dlaczego tak było? W pisaniu to chyba to ostatnia droga, więc jednak... Jednak. Tak, praca dla I Love Poland. W ogóle ostatnio stwierdziłam, że teraz czuję się dopiero taką w pełni kompletną żeglarką. Ponieważ tak, mam ze sobą 20 lat żeglarstwa regatowego, olimpijskiego, czyli takie stricte sportowe. Później rejs, kilkanaście lat rejsów, więc żeglarstwo morskie, bardziej turystyczne. W międzyczasie prowadziłam szkółkę żeglarską, więc takie doświadczenie instruktorskie. Zresztą teraz nadal, bo prowadzę jeszcze klasę żeglarską w Brudnicy Górnej, w Okarze Tlamelka Kartuzy, więc to doświadczenie też gdzieś tam się przeplata. No i tutaj się pojawiło żeglarstwo oceaniczne, takie regatowe, zupełnie inne, więc no teraz jakby już mam zestaw tych różnych doświadczeń. Tu oczywiście nie żeglowałam na jachcie I Love Poland, znaczy żeglowałam, ale no kilkukrotnie i jakby to tylko nie startowałam w regatach i nie to było moim celem. Natomiast to, że poznałam ten blisko działanie, funkcjonowanie załogi na takim jachcie, poznałam takie różne kulisy regat, startów w regatach, no śledziłam to wszystko dokładnie, no żyłam tym, więc no to jakby czuję się, że to już też jest gdzieś tam moja działka. Tak, pamiętam w zeszłym roku, jak rozmawiałyśmy na temat sezonu karaibskiego i stresowałaś się tym gdzieś tam co chwila, odświeżając właśnie ten tracking, gdzie jest załoga I Love Poland. Pamiętam też, jak opowiadałaś, że w nocy wstajesz i sprawdzasz, czy na pewno nie dopłynęli. No ale właśnie, był to niesamowity projekt, trwał kilka dobrych lat, niesamowita ilość zwycięstw młodych żeglarzy, którzy mieli szansę popływać na takim jachcie oceanicznym, offshore'owym, spełnić swoje marzenia. No to oficjalnie projekt się zakończył, bo ostatnie wpisy na Facebooku jakby, no ja rozumiem, jakby się zakończył, bo jest to takie ogólnie dość mocne podsumowanie, ale odpowiedzi na niektóre komentarze nie ma. No tak, ja myślę, że to są pytania do armatora przede wszystkim. Ja tu nie jestem uprawniona do udzielania takich odpowiedzi. Ja pracowałam zgodnie z umową do końca października i na tym tak naprawdę zakończyła się moja działalność dla projektu I Love Poland.
więc mogę tu powiedzieć o tym, co się działo i rzeczywiście no myślę, był to unikatowy projekt. Śledziłam go też od początku, od momentu, kiedy Mateusz się w to zaangażował i jak został kupiony. Później, kiedy Jarek Kaczorowski był kapitanem, nawet pamiętam, gdzieś przyjechał do nas do domu i przywiózł jakieś gadżety, torbę taką na zakupy i na pole, które mam do dzisiaj, gdzie w ogóle do głowy by mi przyszło, że za jakiś czas się zwiążę i że ja się zwiążę z tym projektem. No i te ostatnie lata tutaj, kiedy współpracowałam z chłopakami i z załogą głównie, no był to czas, kiedy moje dzieci niejednokrotnie jadły posiłek z wyścigami i La Poland. Albo w zeszłym roku mało córka się nie spóźniła na bal ósmoklasisty, bo po prostu oni wpływali na metę i wpływali. A to są właśnie kulisy, prawda? I zawieść na ten bal. Więc no dużo się działo, to był rzeczywiście bardzo, bardzo nietypowy rodzaj pracy. Tak mi się wydaje, no jakby tutaj charakter tej pracy był bardzo nieregularny. No, były dni, tygodnie, czasami nawet miesiące, kiedy spokojnie się wszystko działo i w jakimś takim rytmie dnia i naturalnym. Były cykle karaibskie, kiedy żyłam czasem karaibskim i zdarzało mi się gdzieś tam o północy rozmawiać przez telefon i jakiś wywiad przeprowadzać, żeby rano coś publikować. No i były czasy regat, kiedy po prostu rzeczywiście nawet w nocy mi się zdarzało odświeżać tracking, no bo po prostu żyłam tym. To też myślę, że to doświadczenie moje morskie tutaj zadziałało i ja po prostu przeżywałam to i jak oni byli na morzu, to ja to po prostu bardzo intensywnie odbierałam. Ale rozpoczęłaś pracę z projektem w momencie, kiedy Konrad Lipski i Maciek Patoka rozpoczęli również pracę jako Fundacja Sailing is Our Passion, zgadza się? Tak, nie od razu. To była taka sytuacja, że Konrad do mnie zadzwonił któregoś dnia i zapytał się, czy mogłabym, ponieważ nie mają, gdzieś tam potrzebują napisać jakiś artykuł i żebym na stronę, czy nie mogłabym zrobić tam kilku krótkich wywiadów z uczestnikami, laureatami wówczas chyba pierwszego programu szkoleniowego. I to była jednorazowa akcja. Znowu była taka jednorazowa akcja, potem znowu takich kilka było takich akcji, gdzie po prostu Konrad dzwonił mnie, prosił jakoś taką jednorazowy tekst. No i ostatecznie bliżej związaliśmy i zajęłam się całkowicie prowadzeniem i social mediów, i notatkami prasowymi, i potem newsletterem, no prowadzeniem całej komunikacji, którą też tak naprawdę na początku jeszcze była w dużej mierze no, kierowana przez Warszawę, przez PFN, później zupełnie już ostatnie dwa lata przeszła na naszą działkę. Jak wyglądała współpraca z samą Polską Fundacją Narodową, bo pomimo tego, że była fundacja w tym wszystkim, która ze strony zarządzania bardzo mocno trzymała ten projekt, byłaś ty również kontaktując się z załogą, a czy miałaś jakikolwiek kontakt z samą Polską Fundacją Narodową, jak oni gdzieś tam po prostu współtworzyli razem z wami te wszystkie działania? Znaczy ja pracowałam tutaj umawiając się z Maćkiem, z Konradem, czyli z Fundacją Sailing is Our Passion, która była wykonawcą projektu przez te ostatnie lata, od bodajże 2019 roku. Więc ja tutaj głównie współpracowałam z Maćkiem Patoką i Konradem Lipskim. Natomiast na początku, jak ta nasza współpraca się zaczęła, to wyglądało to tak, tutaj powiem może o takich technicznych trochę rzeczach związanych z publikacjami, że tworzyliśmy jakieś teksty, one szły, były wysyłane do Polskiej Fundacji Narodowej i tam była przeprowadzana jakaś korekta albo nie, były zatwierdzane i wówczas dopiero mogliśmy je publikować. No i dochodziło do takich dziwnych sytuacji, jak na przykład trwały regaty, chodziło o to, żeby szybko, na przykład no, robiłam screena mapki, żeby szybko tą relację z danej godziny jakąś tam puścić, a tu trzeba było czekać na zatwierdzenie. A czasami tam była dokonywana jakaś korekta, na przykład, która może ze względów takich językowych, stylistycznych miała rację bytu, ale na przykład zmieniała kompletnie wydźwięk taki żeglarski, jakby ten sens, co chcieliśmy opublikować. I to było dosyć męczące. Przed taki moment dosyć szybko, kiedy po prostu pojechaliśmy na spotkanie do Polskiej Fundacji Narodowej, przedstawiliśmy te wszystkie nasze tutaj takie wątpliwości co do prowadzenia w ten sposób tej komunikacji i tak naprawdę no też w dużej mierze przez to moje doświadczenie żeglarskie tam udało się to jakby
przedstawi to w ten sposób, że mamy na tyle wiedzy i doświadczenia, że będziemy to robić dobrze i solidnie. No i od tej pory już w pełni tutaj odpowiadałam za te publikacje i oczywiście no, raportowałam je dalej do Warszawy, mhm. Tam było wiadomo, co jest w miarę publikowane, ale te wszystkie teksty, relacje mogły bezpośrednio iść już na social media. A pamiętasz moment, kiedy Konrad zadzwonił do ciebie i oficjalnie zapytał się, czy jakby dołączysz do teamu I Love Poland, to wtedy poczułaś? Znaczy to nie było nigdy, że to tak, że bo to zadzwonił o ten jeden artykuł się. Okay, to tak się zamknęło, było, tak, to nie było tak, że dołączę do teamu. I to w ogóle było, ja pamiętam sobie myślałam, Boże, teraz muszę usiąść i szybko wszystkiego nauczyć. I oczywiście siadłam, zaczęłam czytać. No tak. Wyszukiwać w internecie informacji, zanim w ogóle jakieś, no mówię, przecież ja nic nie wiem o żeglarstwie takim regatowym, oceanicznym. Więc pierwsze miesiące na pewno, jak sobie to myślę, to wkładałam więcej w tą pracę i zaangażowania niż to w ogóle było, niż to wychodziło, tak? No ale musiałam się dużo rzeczy nauczyć, czego jakby nie żałuję, bo to też mnie to bardzo rozwinęło żeglarsko i też no tak dziennikarsko, pisarsko, to było fajne doświadczenie. A miałaś okazję być na jakichś regatach właśnie z załogą? Albo towarzyszyć im podczas jakiejś deliverki, treningu, regat? Nie, w zasadzie tak się wydarzyło, że nie. Raz odwiedziłam, ale to zupełnie przy okazji prywatnej wizyty w Walencji, a tutaj w Gdyni przy okazji chyba czwartej edycji programu szkoleniowego miałam okazję kilka razy zejść na wodę, więc pożeglowałam po Zatoce Gdańskiej. Także sterowałam, pływałam, natomiast tak, nie, ale myślę, że to też było dobre, że nie byłam na żadnych regatach, że ten dystans i ta pozycja sprzed komputera, no tam zawsze był Robert Hajduk, więc z nim byłam w bliskim kontakcie, więc jakby te materiały miałam. Też prawie za każdym razem, jak przekraczali linię mety, to czy dzwoniłam do Konrada, czy od razu do Grześka Baranowskiego, czy Konrad przekazywał po prostu kapitanowi telefon i zwykle w pierwszych minutach miałam po prostu pierwszy komentarz, który zaraz mogłam szybko opublikować, więc ten kontakt był taki po prostu bezpośredni i cały czas na bieżąco, więc ja nie czułam, że jakby potrzebuję tam być, żeby coś więcej zrobić. A z perspektywy takiej właśnie dziennikarskiej przygotowywałaś się z tymi pytaniami? Czy to było w formie takiej luźnej rozmowy, jakbyś dzwoniła, nie wiem, do brata na zasadzie, no żyjecie, jak się płynęło, czy raczej to było po prostu przygotowany zestaw pytań dziennikarsko, lecimy po kolei, żeby gdzieś tam ten główny artykuł się pojawił? Różnie. Zwykle jakiś draft miałam taki przygotowany już wcześniej w ogóle, co bym chciała napisać. Śmieszne były sytuacje, jak na przykład wiatr się kończył przed metą i nie dość, że jakby dłużej wpływali, ale na przykład wyniki się zmieniały po przelicznikach, tak? Czyli ja na przykład miałam przygotowany już jakiś draft, że na przykład będą drudzy, a raptem spadali na czwarte miejsce i musiałam całą tą narrację zmieniać. Jeżeli chodzi o same pytania, na początku miałam przygotowane, takie rzeczywiście byłam przygotowana mocno. Później zwykle dawałam mówić i coś z tego wyciągałam. W ogóle nawet jak jakieś wywiady czy artykuły na stronę dłuższe pisałam, czy do czegoś zbierałam jakieś materiały, to zwykle dawałam się chłopakom wygadać i często te potem cytowałam ich po prostu wypowiedzi w różnych jeszcze później innych jakichś sytuacjach. Po prostu takie miałam dosyć sporo tego materiału takiego źródłowego, które później sobie mogłam czy przy jakimś opisywaniu pozycji, czy jakichś tematycznych tematach wykorzystywać. A jako rzecznik prasowy projektu I Love Poland miałaś często telefony od innych dziennikarzy z innych mediów? Nie byłam stricte takim rzecznikiem prasowym, tak? Moja funkcja się nazywała Media Officer, więc to tak... No tak, ale byłaś pierwsza tak, na froncie. Więc tak, natomiast tutaj taka sytuacja była specyficzna, ponieważ PFN ma swojego rzecznika prasowego, więc tutaj dużo takich rzeczy formalnych się działo poza tutaj nami. Ja się starałam trzymać kontakt tutaj z mediami, które tak naprawdę gdzieś tam tego kontaktu były chętne, więc oczywiście jak było trzeba, to i parę razy zdarzało mi się wypowiedzieć na temat wyniku projektu, czy do radia, czy gdziekolwiek indziej.
Natomiast też no, dbam o to, żeby regularnie gdzieś tam chłopcy się pojawiali, w sensie załoga, żeby się gdzieś tam pojawiała w mediach, żeby jakiś tutaj jak przyjeżdżali do Gdyni, to zwykle do radia ich wysyłałam na jakąś audycję, więc o takie rzeczy też starałam się dbać. A w momencie, kiedy projekt powiedzmy się skończył właśnie na początku listopada, to miałaś dużo takich pytań, z których ciężko było na przykład troszeczkę wyjść, właśnie jeżeli chodzi o projekty I Love Poland, o Polską Fundację Narodową, o wybory i o te wszystkie związane kwestie. Właśnie o dziwo nie i to nawet, znaczy to było wygodne, tak? Bo ja zupełnie tutaj jestem jakby z polityką kompletnie niezwiązana i w ogóle bym chciała uniknąć takich odpowiedzi, w ogóle pytań i konieczności wypowiadania się. I to się to jakby nie było takiej nawet takiej sytuacji, żebym miała jakiś z tym problem. Więc tutaj myślę, że się dużo rzeczy też w związku z wyborami, dużo tak jakby się naturalnych rzeczy podziało. A wiedzieliście już dawno, że projekt się zakończy właśnie w tym okresie jesiennym? Bo też na przykład mnie to troszeczkę zastanawiało, czy zakończenie projektu było ze względu na po prostu zmiany, jakie zaszły podczas wyborów, czy gdzieś z góry to było określone i założone, że jesienią 2023 projekt I Love Poland się kończy. Myślę, że to było troszeczkę powiązane, chociaż nie, trudno mi na to odpowiedzieć. Jakiś czas wcześniej tak, już były, no to jakby wiadomo było, że to nie będzie przedłużone, tak, że co będzie dalej też do końca nie widzieliśmy, natomiast, że to nie będzie, że jakby nie ma co myśleć dalej niż za końcem października. Natomiast no trudno mówić o tym, co podyktowało, jakie decyzje, bo tu jakby zupełnie to było poza mną. Ja ani w tych rozmowach nie uczestniczyłam, ani tak naprawdę nie byłam tym zainteresowana. Z końcem właśnie października, początek listopada jakby skończył, tak jak właśnie powiedziałaś, ci się kontrakt, tak samo jak całej załodze. A czy wiadomo, co teraz dzieje się z jachtem I Love Poland? To myślę, że to pytanie do armatora i nie wiem, czy ktoś się zadawał, czy nie, ale myślę, że można spróbować zadać. Według niektórych stron zarejestrowano, że 28 dni temu jacht stanął w Grecji obok Aten. Jeśli chodzi o samą Polską Fundację Narodową albo Fundację Sailing Kiss Our Passion, czy jest jakikolwiek plan na nowe ewentualne projekty i czy coś o tym wiesz? Chciałabym coś odpowiedzieć, ale naprawdę ja też jakby od jesieni żyję już zupełnie innymi tematami i ten tutaj praca dla projektu zostanie dla mnie po prostu świetnym doświadczeniem, super wspomnieniem i jakby w tych kategoriach to patrzę, nie? Patrzę już, ty tutaj bardziej siedzisz w żeglarstwie, pracujesz dla Polskiego Związku Żeglarskiego, więc ciebie to interesuje, mnie to nawet przestało w jakimś sensie interesować, jakby życie się toczy dalej, mam inne zadania. Wiesz, tak dopytuję, dlatego że wydaje mi się też, że wiele osób czeka na odpowiedzi, tak. Niektóre, a jednak zostało to dość mocno gdzieś tam utajnione, że nawet tak to powiem, no projekt się powiedzmy zakończył, 1 stycznia wleciało to całe podsumowanie, ale tak naprawdę żadnych odpowiedzi nie ma. Tak, tak. To ja mam jeszcze na przykład dostęp, widzę te komentarze i tak naprawdę mnie, czasami bym się chciało coś odpowiedzieć, ale to już nie jest moja działka zupełnie i co jeszcze zrobiłam po tym październiku, to jeszcze napisałam i wysłałam wnioski o nagrody, które i tutaj Fundacja Sailing Kiss Our Passion otrzymała jako przyjaciel pomorskiego żeglarstwa i też załoga projektu I Love Poland dostała chyba trzecią nagrodę honorową, wyróżnienie Rejs Roku. Także te wnioski jeszcze rzeczywiście ja składałam, wypisywałam i to tyle. I no myślę, że te odpowiedzi kiedyś tam padną. Już zamykając temat I Love Poland, dlaczego twoim zdaniem tak mało kobiet przez ten cały okres trwania projektu brało udział w deliverkach, w regatach, w treningach? Czy może jednak uważasz, że to nie było wcale mało? Wiesz co, patrząc na same liczby, można powiedzieć, że mało. Natomiast nabór do programów szkoleniowych był otwarty i
po prostu mało kobiet się zgłaszało, tak? Mhm. Więc nawet na to patrząc, to zawsze przy tych programach szkoleniowych jakieś kobiety przychodziły i brały udział, natomiast już sama ilość kobiet, które się zgłaszały i które spełniały jakieś tam podstawowe kryteria, no to była bardzo mała w stosunku do mężczyzn, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz taka, że jednak na takim jachcie ta tężyzna fizyczna, i to nie chodzi o siłę, o kondycję, a też o gabaryty, jest bardzo potrzebna. I to jest fajnie, to są takie dwie trochę sprzeczne cele, bo z jednej strony mieliśmy projekt szkoleniowy, który szkolił żeglarzy, a z drugiej strony załoga, jacht, projekt, za każdy wynik były tak naprawdę rozliczani i było ciśnienie na ten wynik, tak? I teraz, żeby zrobić wynik, no to trzeba mieć doświadczonych, tak? Poza tym trudno energetę zabrać kompletnie po prostu zielone osoby, bo nie oszukujmy się, osoby, które żeglują nawet na poziomie olimpijskim, na klasach regatowych, no to one muszą się wdrożyć na ten jacht, taki jak Volvo Open 70. To nie jest tak, że każdy sobie przyjdzie, kto jest żeglarzem, kto zna wiatr, kto po prostu potrafi żeglować taktycznie, sobie poradzi na takim jachcie. No i tutaj też, jeżeli chodzi o kobiety, no to w ubiegłym roku przecież na któreś regaty trzy dziewczyny z Sztorm Grupy popłynęły, no, ale one drobniutkie i gdyby były trudniejsze warunki, no ale to... Wiesz, ale to jest moim zdaniem trochę sprzeczne, no bo nie wiem, jaka była taka idea, bo z jednej strony właśnie jakby mówi się o tym, że trzeba silniejsze osoby i tak dalej, no a dziewczyny ze Sztorm Grupy są raczej drobnymi kobietami, a jednak zostały zaproszone na regaty właśnie z projektem, więc no to też jest takie troszeczkę zadowalające, no jakby dlatego, znaczy, generalnie, że Sztorm Grupa ma... Nie, no generalnie prawie wszystkie kobiety, które wyrażały jakąś tam chęć, miały możliwość popływania, mało która nie też pływałaś. Te kryterium wieku, tam było ważne ileś takich rzeczy, które były pilnowane, natomiast jeżeli była jakaś dziewczyna, która chciała rzeczywiście jakby się sprawdzić, no jeżeli spełniała po prostu te kryteria, które były tam podstawowe, czyli wiek, czy jakieś tam doświadczenie, podstawowe umiejętności, no to raczej nie było przeszkód, żeby pływała. Po prostu im brakowało tak naprawdę, nie ustawiała się kolejka kobiet wbrew pozorom, ale... które by chciały tam popływać. To tak nie wyglądało. Ale szczerze, z jednej strony ja tutaj się w 100% nie zgodzę, to może oczywiście z mojej strony jest poczta pantoflowa i raczej jakby wiadomości z drugiej ręki, ale też tak naprawdę nawet władze Polskiej Fundacji Narodowej gdzieś tam w wywiadach mówili o tym, że programy szkoleniowe są najważniejszą rzeczą całego projektu I Love Poland, a jednak w zeszłym roku nie odbył się żaden program szkoleniowy. No to już nie tutaj nie decyzja jakby nie jasne, jasne, ale tak też się zastanawiam, jak to do końca jakby było z naborem na przykład kobiet na te jachty, z tego względu, że no podczas całego sezonu jest bardzo dużo deliverek i nie mówię o tym, że cross przez Atlantyk, bo to jest już taki hardkorowy, że tak powiem, poziom, ale właśnie tak jak dziewczyny ze Sztorm Grupy były na Morzu Śródziemnym, było wiele regat i gdzieś tam możliwości, jakby zostawię ten temat otwarty. Ale powiem ci na przykład, że w czwartej edycji programu szkoleniowego Karolina Bule się dostała do programu i zrezygnowała, bo miała swoje inne cele. Wybrała swoje żeglarskie cele, a nie udział w programie, więc to też nie było tak. No i to z tego względu też jakby zajęła może miejsce innej kobiecie, więc takie sytuacje też się zdarzały. Jasne. No zostawiam temat otwarty, bo nie ma tutaj co też debatować na te sporne tematy. Obserwujesz wszystkie inne projekty żeglarskie, które się dzieją, CGP, American's Cup, SSL i tutaj też ze strony komunikacyjnej. Jak ci się to wszystko podoba? To takie obecne żeglarstwo. Wiesz co, nie wiem, czy aż tak mocno obserwuję. Tutaj akurat projekt I Love Poland mnie tak wbił w to żeglarstwo oceaniczne i jakby tutaj trochę przekierował to moje zainteresowania. Natomiast czy dalej na przykład będę śledziła? Nie wiem. Teraz się na przykład był transatlantyk i nie zainstalowałam sobie aplikacji, żeby śledzić. Gdzieś tam parę razy rzeczywiście, bo dostawałam jeszcze jakieś newslettery z Rorku, więc tam sobie otworzyłam zobaczyć, kto płynie. Znajome nazwiska. Tak.
Tak, ale i nazwy jachtów, tak. Ale myślę, że no, nie będę temu nie wiadomo jakiej energii poświęcała, jednak głównie żeglarstwo mnie interesuje olimpijskie i ukrywam, że tu jakby śledzenie komunikacji Polskiego Związku Żeglarskiego, naszego tej żeglarstwa jest mi bliskie. Najbardziej, także tutaj śledzę, kibicuję, czytam i chyba na tym głównie się skupia ta moja uwaga. Trochę z dala od żeglarstwa, Monika, co teraz? Znaczy z dala od żeglarstwa, no ja to się śmieję, że to żeglarstwo mnie po prostu, ja w 2004 roku rzuciłam żeglarstwo tak w ogóle, no poza tymi jakby rejsami, nie chciałam w ogóle się, myślałam, że już w ogóle do żeglarstwa nie wrócę, ja nawet nie przyjeżdżałam się przejść po marinie, ja po prostu zupełnie się od tego oderwałam. No i potem to żeglarstwo mnie zaczęło powoli przyciągać. Tak się wydarzyło, że otworzyłam szkółkę żeglarską windsurfingową. Później dziewczyny mi namówiły na tą Polską Ligę Żeglarską. Jeszcze wcześniej był ten Sailing Org i tak ciągle to żeglarstwo, potem ostatnio I Love Poland, a teraz jeszcze tak naprawdę związałam się przez supy z klubem Karzetla Melka Kartuzy, a od września koordynuję i tak naprawdę prowadzę zajęcia dla klasy żeglarskiej, która została utworzona przy szkole podstawowej. Od pierwszej klasy ruszyła klasa żeglarska. I od września prowadzę tam, znaczy teraz akurat jest przerwa w tych zajęciach żeglarskich, ale od kwietnia znowu ruszamy. Więc to, co powiedziałam na początku, że jaki zawód bym nie chciała uprawiać, znaczy wykonywać, czyli trener żeglarstwa, to zawsze będzie to z tobą. Uczę żeglarstwa, no. No właśnie, ale to też jest już bardzo ciekawa w ogóle wątek, że jednak z łódki zeszłaś na deskę, którą jest SUP i osiągasz tam niesamowite osiągnięcia. Jesteś mistrzynią Polski, jesteś trenerką, prowadzisz jogę na SUP-ie, bierzesz udział w zajęciach, organizujesz to wszystko. W ogóle skąd ta pasja? Ja pamiętasz, ja byłam na jednych regatach tak. I ja byłam po prostu bardzo zafascynowana przed startem, bo potem jak machnęłam dwa razy wiosłem, to stwierdziłam, że to totalnie nie jest dla mnie i było mi trochę głupio, że zaczęli mnie po prostu wyprzedzać, dublować nawet. To doświadczenie życiowe i te wszystkie lata i ostatnie po prostu lata mi pokazały i uświadomiły taką ważną rzecz, której trochę zabrakło mi to 20 lat temu. Taką świadomość, że ja kocham rywalizować. Nie miałam tego uświadomionego i oczywiście, że ja się startowałam, trenowałam i tak dalej, ale dużo rzeczy tak jakby nie wiedziałam, czemu się one dzieją. Później zupełnie jakby od tego sportu odeszłam, jakiegokolwiek. Się śmieję, że tylko rodziłam i wychowywałam dzieci. No to jest dobry wynik. Ale te, w ogóle trójkę dzieci w cyklu olimpijskim mi się udało urodzić, także mam trójkę dzieci 4 lata. Gratuluję. Od Pekinu do Londynu. No to właśnie od Londynu powinna wrócić na łódkę, tak. Żeby się zgadzało. No i później się tak wydarzyło, że właśnie tego SUP-a, on tam się w moim życiu wcześniej pojawił, bo rekreacyjnie i też SUP mi świetnie w ogóle współpracował ze mną, jeżeli chodzi o uczenie żeglowania na windsurfingu, bo jak prowadziłam zajęcia na windsurfingu, to wolałam być na SUP-ie niż na motorówce. Czułam po prostu bliższy kontakt z kursantem, mogłam tam wiosłem trochę skorygować kurs deski, wyciągnąć rękę, tam żagiel lepiej ustawić i tak sobie po prostu wymyśliłam tego SUP-a jako taki fajny dla instruktora windsurfingu po prostu gadżet zamiast motorówki. I później się tak zdarzyło, że po prostu zakończyłam już tą działalność tej szkółki, pojawił się czas, pojawiła się wolna przestrzeń i się związałam z takim towarzystwem, które wkręciło mnie w ściganie się na SUP-ie. I przepracowałam, trochę mi się takiej po prostu przestrzeni czasowej pojawiło i się okazało, że tą wydolność dalej mam wysoką, że jak trochę potrenuję to jeszcze potrafię coś z siebie dać i są efekty. No i tak zaczęłam iść na pierwsze zawody, na drugie i, no i się wkręciłam w ten temat i generalnie traktuję SUP-a jak tak, no jest to taka pasja, jest to sposób na zdrowie, aktywność, jest to super w ogóle miejsce, wyjście na jezioro, na złapanie jakiejś weny, na po prostu na potem jak coś muszę napisać, albo nawet w tym moim rzeczoznawstwie majątkowym rozkminiam jakiś temat i wyjdę na godzinę na jezioro i mi się wszystko po prostu w głowie układa. Także dużo tematów rozwiązuję na SUP-ie i taki po prostu sposób na życie. Ale w ogóle fajna dyscyplina, no i rywalizacja. No po prostu gdybym nie mogła rywalizować, to by mnie to nie kręciło. Tak stwierdziłam. Jak staję na starcie, czuję tą adrenalinę, to jest to, co mnie po prostu najbardziej kręci. I serdecznie polecam ten sport, bo trzeba mieć tak naprawdę tylko deskę i wiosło
Tak, kamizelkę ratunkową i można... Dokładnie, i można to robić, nie trzeba koniecznie startować, można to robić rekreacyjnie, można się bawić i naprawdę świetny, świetny sport. To jeszcze na sam koniec cele zawodowe i jak to dalej będzie wyglądało u Ciebie? Wiesz co, ja nie mam już celów w ogóle jakichś takich zawodowych. Mhm. Mnie celem jest to, żeby sobie spokojnie żyć. Ja już nawet dom wybudowałam sama, także już mam wszystko, mam takie poczucie, że już po prostu co mnie w życiu spotka, to będzie okej i nie mam jakichś takich większych ambicji i po prostu cenię sobie bardzo to, jak mogę sobie spokojny tryb życia prowadzić, uprawiać sobie tą moją pasję, cieszyć się każdym dniem i nie mieć za wielu problemów. I tego Ci życzę, Monika. Bardzo, bardzo dziękuję. Monika Wronicka, jest to 10. odcinek podcastu Moc Wiatru, a ja zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby komentowali, reagowali na nasz podcast. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Właśnie mamy 10. odcinek za sobą, także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też bardzo. Bardzo było miło. Słuchaliście podcastu Moc Wiatru, na który zaprosił Polski Związek Żeglarski. Partnerem odcinka była PGE Polska Grupa Energetyczna. Dziękujemy, że zechciałeś wejść z nami do żeglarskiego świata. Jeżeli Ci się podobało, wystaw swoją ocenę i zaobserwuj nasz podcast. Z góry dziękujemy i życzymy miłego odsłuchu.